rzucaj. Było, bo ja to wylałam, ale widocznie jest jeszcze, bo jak mieszam pieczarki i dodawam do tego, to mi, bo jak ja wszystko wylałam, no to wiesz, ale widocznie jest jeszcze. Dobra. Ile? Trzy. Masz, kocie. Bo już widzę, że się na mnie patrzy, jakbyś mnie chciał złapić. Wzrokiem. I kostka. Jest. Wziąłem sobie. No właśnie. Jedno jest? Zaraz, na razie jedno. Dobra. Ty kocie, ta co opierdalałeś Brukselkę teraz, nie? No, chyba musimy pokazać po męsku. Tato miarczy, że jesteś głodny niby, jak jedzenie masz. On zachowuje się identycznie jak Rado, pies mojej mamy. Identycznie. Ma cztery, kurwa, będzie z nim marudzi. Cztery. A może sześć zrób mi. No właśnie, ładny. A kto tak powiedział? Fajnie. Ty. Znowu. Ale o co chodzi, o łycha? O łycha. Ty masz takie różne pomysły na takie rzeczy niż ja. No ja tam mały pikuś. Nie dużo mi. Już, kocie, bo zaraz się zrobię Saigon z ciebie. Komu? Nie? Nie, kocie. Nie. Sporowej kota. Chcę mnie zrobić Saigonki. Nie, kota, bo miał czy i miał, czy ja gubę. Ach, gdyby nie było to mordar, jak ja z nim wyszłam do ogródka, potem jak wróciłam z nim do domu, to tak zaczął mordę prut, potem zaczął kurwa nadwiska, jak na te działy wyjściowe. Bo próbował je otworzyć, żeby się wydostać. Mordę pruje drzwi. Wystarczy wziąć potelnię i przypierdolić. Raza, porządnie. Zacząłem go łapać, to ten spierdalał. Lewo, prawa, lewo, prawa. Nie mogłem go złapać w ogóle. I mówię mu, kurwa mordę tam. Miau!
Ładny prezent, co? Bardzo ładny, kurwa. Tylko, o cholera, taką buzię nie mam. Jak ktoś mnie narysował. Kurwa!